Hej, siemaneczko, witam was w CS-ie. Wiem, bardzo dziwnie zaczynam w ogóle, tak w poniedziałek, w takim tygodniu, jeszcze lipiec. Przepraszam, że w ogóle nic nie wrzucam, ale mam wrażenie, że po prostu troszeczkę... powiem tak, upały są naprawdę bardzo drażniące. Najlepiej by się nagrywało tak wieczorem, wtedy są już mniejsze upały, ale nadal to denerwuje. Druga sprawa, to w tym tygodniu już wyjeżdżam na całe wakacje i no będzie cieniutko z materiałami. Zresztą już od czerwca jest cieniutko, jeżeli chodzi o materiały, które wrzucałem regularnie. No sytuacja się u mnie bardzo zmienia i nie chcę już nawet mówić dlaczego. No powiedziałbym naprawdę, ale z jednej strony ktoś mógłby mnie wyśmiać, z drugiej strony może ktoś by mógł mi przyznać rację, że może nawet dobrze. Z trzeciej strony takiej ogólnej to no może nie jest to dobre, że robię sobie takie przerwy. No ale co ja mogę poradzić? Dusta nigdy nie gram już. Już mam podziurki w nosie. Nie, wezmę sobie Traina, bo ostatnio na nim się ciekawie grało. Albo też sobie wezmę Kesha. Będę starał się wdrażać temat, bo mi nie zależy na tym, żeby zarąbiście wypaść na tej grze. Chyba że coś w tym będzie, ale szczerze nie grałem tydzień w CS-a. Nie wiem jakie będę grał i to mnie najbardziej interesuje z tego wszystkiego. Jeżeli będziecie słyszeć szumy, to przepraszam, ale no mam włączony wentylator, bo kurde, no ja nie będę się cały przy was pocił. Wolę, żebym jakoś się dotleniał w ten sposób. No weź mi znajdź przeciwnika. Przepraszam, że w ogóle CS-a nagrywam. Skyrima nie będzie dopiero do momentu, w którym wrócę z wakacji. I tak myślę, że od września będę kontynuował Skyrima. To samo się też tyczy Wiedźmina i Assassinów też mam co nagrywać. Nie wiem czy będzie Syndicate u mnie, ten najnowszy Assassin, bo tak na dobrą sprawę mógłbym już na stałe zamknąć serię z Assassina. No bo ja będę szczery, ta gra już upadła. Ta gra już tak upadła, że bardziej już nie mogła. I ja już nie ufam Ubisoftowi. Ja już ich nawet nie lubię, kurde, ja nimi gardzę wręcz. Ja po prostu już nie chcę i nie powinienem wierzyć w to, że Ubisoft może coś w ogóle naprawić w pewnej kwestii. A to sobie ich poblokuję, bo ja nie mam zamiaru tu nawiązywać z nimi kontaktu. Chcę po prostu grać po to, żeby komentować przy okazji z wami. Tak, właśnie takimi broniami się posługuję. Na ogół, jeżeli jestem w Terro, to Galil i Tech 9. No, ewentualnie jeszcze trochę z AWP postrzelam, ale to wiecie. To, że widzieliście u mnie Golda 2, to nie znaczy, że jestem takim typowym Goldem. Że już jestem OP, totalnie. Nie uważam się w ogóle za takiego. I zostańmy przy tym najlepiej. Bo jeżeli będę kozaczył, to w taki sposób nie dojdę do tego. Ale jeżeli faktycznie dobrze mi idzie... Oj, trochę go drasnąłem. Nie, mówię poważnie, nie grałem tydzień w CS-a. Oj, i ledwie trafiam. Dobra, mamy asystę. Ale no mówię, nawet rozgrzewka mi w miarę nie pomogła. Nie będę tutaj prowadził z nimi komunikacji. Po prostu chcę pograć. I tyle. Bierzemy seteka. Pierwsza kwestia jest następująca co do mojego dalszego nagrywania. Moja sytuacja może już nie tyle youtuberska, co życiowa się zmienia. I tak jak już mówiłem chyba nawet w Wiedźminie, tam z półtora tygodnia temu, no to się u mnie będzie zmieniało coraz bardziej i nie wiem czy nie zaprzestanę nagrywania. Nie wiem jak to wyjdzie w praniu.
Ale powiedziałem, że nie zrezygnuję, to nie zrezygnuję. To po co mam tak się łatwo poddawać? To nie miałoby sensu. Suń dupę. To by nie miało sensu. A lepiej jest mieć jeden kanał. O, dobra. Trzeba pomóc. Spóźniłem się trochę. Nie wiem, gdzie we mnie nawalają. Ja się nawet nie będę denerwował, bo ja już od dawna się w CS-a podczas gry nie denerwuję. Defuzują! Ładnie. Dobra. Jest jeden na jeden. Zobaczymy, czy to w ogóle ugra. Rick Grimes. Ale powiem wam, że za to zająłem się troszeczkę przeglądaniem filmami. Nie zbroisz tego, koleś. Ładnie w mordę zebrał. Zdążyłem już obejrzeć 4 sezony The Walking Dead. Naprawdę jeszcze muszę skończyć 4 i 5 sezon i spokojnie mogę czekać na 6 sezon. Naprawdę film na wybornie najwyższym poziomie, jaki mogli zrobić wydawcy AMC. Naprawdę, jeszcze sobie wezmę granata, wyrka sobie wezmę. Naprawdę poziom w ogóle tych zombie, ich zachowania, naprawdę to jest fenomenalne. I zaraz będziecie mi pewnie w komentarzach tłumaczyć, tak, już miliony osób oglądało The Walking Dead, jesteś nowym. Takie ostatnio komentarze dostaję, to jest prawda. Jest. No fajnie, koleś go nie zabił. Nie, ja mówię, tydzień nie grałem w CS-a, więc będę tutaj nobił. Totalnie. Ale wracając do sprawy z The Walking Deadem, no piękna, piękny film w ogóle. Serial, bo to jest 13-16 odcinków na sezon, to w zależności też jak to im wypada. Tak, uzależniłem się od tych broni. Mamy pakę. Idziemy znowu rampą. Muszę coś w końcu zabić, bo inaczej mnie zhejtujecie. A i tak hejtując mnie nic nie działacie, tylko pogarszacie sobie sytuację, bo tak naprawdę to świadczy o tym, że wy nic nie osiągacie, a próbujecie jeszcze zniechęcać. No proszę was, ja was, logiki trochę na dobry początek. No dobra. O! Widzicie, zabiłem. Jak się chce, to się potrafi. Więc nie narzekajcie. O, proszę bardzo. A jednak jestem goldzikiem. Jednak potrafię. O kurde, 3 na 2. Oj. Uważać trochę muszę. Dobra, zebrałem w bułkę. Ale są dwa kille, czyli nadrobiłem się w pewnym stopniu. No ale teraz CT-ki będą pilnować bomby. Nie wiem, czy Rick Grimes sobie da radę. Chociaż widzę, że ma 2-1, 1. Ale dobra, nie skupiam się na komentowaniu jak Izako, bo nie chcę iść w jego ślady. Druga sprawa, tak po The Walking Deadzie, to nie wiem, jakie serie by zacząć nagrywać, bo mam naprawdę co nagrywać, tylko po prostu nie mogę się teraz z czasem pozbierać. I będę to tak długo komentował, bo za mało dla was nagrywam i potem się nie dziwić, że dostaję komentarze nie tylko na Skype'ie, ale ogólnie, że co się stało, dlaczego nic nie wrzucasz. MTA już nie będzie i nie próbujcie mnie pytać. Jeszcze raz dostanę komentarz z pytaniem, kiedy MTA, to kurde, usuwam komentarz. A jeżeli to będzie spam, to po prostu albo zablokuję, albo przemówię do rozsądku, bo kurde, powiedziałem. Nie będzie już MTA, to kurde, to jest jasne. O, no i to był 36. Napiszę. To jest już jasne, że nie nagram nic z tego, więc nie powinniście się łudzić, że wrzucę to, bo to nie jest już gra taka dla mnie. Ja nie uważam już. O Jezu, jak dostał z tego mętnego StatTracker G3 z G1. Nieważne.
Jak wszystko pójdzie fajnie, no 2 na 2, to może się wygra tego mecza. Ale to jest taki odcinek po prostu, żeby wam się wytłumaczyć i też pogadać, bo nie było długo materiału, naprawdę. Półtora tygodnia, to jest takie spokojnie. Dobra, może inną broń. A weźmy AK. Ryzykujemy. Zobaczmy, gdzie oni pójdą. To ja pójdę w ich ślady. Zobaczymy, jak oni będą podążyć. Dobra, czyli idą w taki sposób. Ja już tam na górę się nawet nie wybieram, bo wiem, jak to się zawsze będzie kończyło. Opłacałoby się pilnować pleców, bo oni będą po prostu tutaj robić nam atak z zaskoczenia. Okej, okay, jednego zajumali. No, widać, że mi dobrało dobry team. O. Takie kozaki. Dobra. Aha, teraz mamy z bombą gorzej. Chyba, że ta bomba już została faktycznie jakoś tutaj ogarnięta. Dobra, zabiję. Dobra, wziąłem bombę. Kurde, są lepsi ode mnie. Nie będę się oszukiwał. Ja tutaj jestem nobem. No a jak się tydzień nie gra w CS-a, to, to co się dziwić. Co się naprawdę dziwić, że potem dostaje mi się. Dobra. Oni tu robią swoje. Pewnie goldy mi się trafiły. W enemy teamie pewnie jakiś silver. Ale to nieistotne. Ja po prostu chcę pogadać. Po prostu nie wiem, czemu takie lagi znowu są. Ja to zawsze muszę mieć pecha, powiem wam szczerze, jeżeli chodzi o nagrywanie. Nie wiem, jak zacznę po wakacjach. Ja po prostu myślę, że albo musiałbym się u kogoś wypromować, co nie chcę tego robić na siłę, a dzisiaj są takie brutalne czasy, że nikt nikomu nie chce sobie pomagać, jeżeli to robią, to tylko po to, żeby sobie dogryzać. Muszę być cichutko. Dobra, słuchać to enemy. Aaaa, ładne. Tu na Feniksie będzie jeden. O kurde, ale zabrał chodzika. Steka. Z Miminaka. O chuj. Dobra, wezmę teraz pakę. I szybko na B. O kurde, to może jednak na A. Jak nam się bardziej opłaci. I plantujemy sobie. Rozglądam się, czy na Heaven się gdzieś nie zjawi. Tu się skampię. Słuchać się jakoś za bardzo nie mogę. Patrzę Heavena tylko. I tutaj ewentualnie, lub jeszcze przy kurniku. Może wyjść z kilku stron. O kurde, serio? Dobra, ja sobie tu poczekam. No kurde, idiota! Przepraszam. O chuj. Nie zdążę tego rozbroić. O, niech będzie. I dwa achievementy jeszcze dostają od razu. Ciuciu babka śmierci. Beka zawsze jest z tego. Nie, może pójść na AWP. Nie. Ja chcę pobawić się trochę. Ja nie chcę z tego robić, wiecie. Miałem prawie MVP. Znaczy i tak dostałem MVP, ale w innej postaci. Ale no nie gram najgorzej, nie czuję tego, ale no statystyki też za bardzo tego nie mówią. Ale mniejsza z tym, jakiś inny temat muszę sobie zaproponować wam. To mianowicie chodzi o to, że kiedy wyjadę, to no nie będzie materiałów. A wiecie to co znaczy zazwyczaj, jak nie ma materiałów, to jest kolejna zagłębiona luka. I to nie jest bezpieczne, bo kurczę, potem stwierdzicie. Już dostałem jeden komentarz pod tytułem Póki ja nagrywam na YouTubie. A bo chcę, bo mogę, przecież nie zabronisz mi. Serio, tak szybko mi wszedł.
Nie, ja z tego AK nie umiem strzelać. Serio, tylko 9 damage'a mu zadałem. Kiepsko. Ale dobra. Koledzy się tu trochę odpalili. Ale zawsze tak gadam, to nie ma znaczenia. O. Tak jak mówiłem, no to nie jest bezpieczne zostawiać was 1,5 miesiąca bez materiału. Musiałbym normalnie przez 4 dni bez przerwy wam robić zapasówki, żeby potem tam za granicą wam to wszystko wrzucić. I też nie wiem, czy będę w stanie wam to wrzucać, bo no przecież będę inaczej spędzał wolny czas. A ostatnio bardzo jakoś, no może nie tyle co mi się spodobało, co dla mnie jest korzystniejsze, wychodzenie na zewnątrz, bo teraz czuję się lepiej ogólnie. Kondycję jakoś trochę nabrałem. Tylko po prostu, no teraz za mało w CS-a się gra, ale to jest jasne. Im więcej się wychodzi na zewnątrz, tym mniej skilla w CS-ie. I to jest po prostu jasny przypis tego. Ło, strzelają. O kurde. O dobra, ile zadałem? 44. Ale dostałem asystę od razu. I coś nam już nie idzie. Nie podoba mi się to. Albo któryś kolega odpalił haksy i je konfigurował przez kilka rund meczowych. Dobra, Rick Grimes tu widzę, że Bizonak daje radę. No i jeżeli coś mi się uda, to wrzucę, ale teraz mam zamiar też montować filmy z piłki nożnej. Jeżeli to mi się wszystko powiedzie, to mógłbym je nawet streamować, tylko nie wiem, czy nie dostawałbym za to praw autorskich. Ogólnie też sobie założyłem konto na Hitboxie, tylko no tak jak mówię, teraz nie będę miał czasu na streamowanie, a być może jakbym przyjął, to wtedy bym dla was postreamował, tylko co takiego mógłbym to robić? Może Wiedźmin? Co? Kto go wie? No, też można. Dobra, zrobimy coś takiego. I musimy teraz nadrabiać straty, bo koledzy tu widzę, że się obijają. Ja w sumie, no nie grałem tydzień, ponad. Więc no, nie miejcie do mnie pretensji, że mi nie idzie, ale ja ogólnie jestem taki cienki bolek w CS-ie, a mam Golda 2. To jest trochę paranoja dla mnie. A no, widzę, że pomimo tego, że splantowali pakę na A tak miało nie być. Aha. Serio. Ale dobra, mamy auga. Dobra, napisałem do nich, bo kurde, no nie podoba mi się to, kurde, że teraz nic nie grają. A to źle świadczy, ale mam przynajmniej auga, mogę go jakoś wykorzystać. A aug to jest prosta broń do strzelania. Nie powinna sprawiać większych kłopotów. Ale dobra, widzę, że koleś woli się bawić w AWP. No nie. No nie powiem. Też bym postrzelał z AWP-ki. Jak starczy mi kapuchy, to postrzelam. Nie wiem, co jeszcze do was mówić. Tak ogólnie. W ogóle historia teraz JJ Jokera opiera się na tym, że wrzucił film, który dostał już milion wyświetleń, ale morał jest z tego, że nic do tej pory nie wrzucił nowego. Chyba, że ja nie zobaczyłem, to przepraszam za fałszywe info. Ale dobra. Ale to w ogóle było zaskoczenie dla wszystkich, że wielka legenda, serio. Kurde, wielkie otaku anime, kurde, musiało zabić się z autoszmatki. Dobra, bierzemy AWP i postrzelamy sobie. Tylko założę się, że od razu padnę, jak już tylko zobaczę enemy. No i super. No i nadrobili straty. To jest źle. A to świadczy o tym, że ktoś się musiał odpalić. I podejrzewam tego drugiego, co go zablokowałem akurat. No, że no trochę może haksować. Ale no w sumie chce się teraz. O, i widzicie, ja się ruszałem, ale on i tak mnie zabił. Więc no,
macie dowód na to, że się koledzy odpalili. Macie namacalny dowód, że CS staje się coraz gorszą grą. I jeżeli Valve nic nie zmieni, to nie będę się dziwił, skoro niektórzy już nawet tą grę sprzedają, odinstalowują. No bo co się może już ciekawego dziać w CS-ie, kiedy wszyscy oszukują? Znaczy może nie wszyscy, ale większość na pewno korzysta z cheatów. No i właśnie patrzcie, co to jest za gra. O, proszę bardzo. To albo są jakieś globale, albo to są normalnie cheaterzy. Idę eko, bo kurde, cienko to widzę. A jak pójdę eko, to zaoszczędzę. Ale to jest taki team, że kurde, oni nie pomyślą. A już ich chwaliłem, ale teraz myślę, że nie ma sensu, bo to jednak, jednak to są noby. Chociaż widać, że jeden się stara, albo dwóch przynajmniej. Ale reszta to tak, no i ja, to tak cieniutko pijemy. Oni podejrzewam, że mają WH i wszystko widzą. Okej, dobra. O, o, proszę bardzo. No. I posprzątali mnie. Ja chciałem się jakoś w miarę skampić. No, proszę bardzo. O, proszę bardzo. Koledzy się odpalili, albo się wzięli do roboty. Ale ja zawsze mam takie założenie, że się odpalają, więc to jest jasne, że na goldach i wyższych rangach, no niestety, cheaterów napotkamy praktycznie w każdym meczu. Chyba że noby, to co innego totalnie, ale wiem, narzekam z jednej strony, bo sam pewnie jestem słabszy, ale z drugiej strony widać, że kurczę, wygrasz kilka rund, oni nic nie zrobią, a kiedy przyjdzie co do czego, to zaczną, nie wiem, konfigurować haksy, jak to by mówili. O, dobra, ale widzę, że jeden się bierze do roboty i mimo tego, że są cheaterzy, hakiery, to da się zrobić, tylko po prostu trzeba chcieć. Co jeszcze mogę powiedzieć wam? Więcej. Okej. Okay. Tu strzelają. Brawo. Miki Hiru chyba się odpalił. Następny. A Japoniec to już definitywnie. Dobra. Teraz mogę sobie pozwolić na WP i na... Tylko pakę musiałbym oddać. Albo nie. Nie zrobię tego. Trzeba... Rush A. Dobra, zobaczymy, czy posłuchali. Dobra, czyli jednak czat działa, pomimo tego, że ich zablokowałem. I trzeba... Dobra, jednak mnie posłuchali. O kurde. Ale serio? O kurde, to będzie dobre. O chuj złoty. Ohoho! O kurde. Serio? Tak ich posprzątałem? Masakra. W takim razie. Kurde. Tu się rozgadałem, tam pozabijałem. Tylko pewnie teraz spieprzę tą akcję. Dobra. W dupę z tym. No i zajebiście, no i 3 kille, no, to było piękne. Take AWP. A, nie usłyszy mnie, dobra, jebać. Ale mówiłem, jak coś odpalę swoje zmysły, to mówię wam, to od razu jadę po całości. Dobra. Rush, ej. A to chyba jednak nie słyszeli, no niestety. Czyli ich wszystkich poblokowałem, ale to i tak są tumany. No i trochę nadrobiłem. Może tam jestem jakimś goldem 1 przez Silver 6. Ale jak się chce, to się da nawet zabijać. Kurde, ten Japoniec mnie martwi. Ja sobie poczekam tutaj. Dobra, zabite. Oj, kiepsko. Czarno to widzę. Activating the bomb.
Kurde, ile mu zadałem? 44. Dobra, zobaczymy jak oni to odegrają. Mam nadzieję, ten dwa hapsa, a ten stówka, dobra. Zobaczymy. Nie hałasuj. Nieźle, dobra. Czyli wracamy do gry w takim razie po tej mojej akcji. Zawsze coś, zawsze jakiś triple. O, oj, dobra. O, czyli wiadomo gdzie ostatni. Mogę wam teraz wrzucać na przykład CS-a, żeby nie było, że wracam do Wiedźmina i innych gier, to mogę wam trochę CS-a ponagrywać i trochę było durne, co on zrobił, ale nie zdążę tego rozbroić. A, otworzył drzwi i musiał wyrąbać kapcia. Dobra, 7-7, trzeba teraz to wygrać. Aha, oczywiście moja klawiatura odwaliła buga. A to P90 weźmiemy i wszystko co nam dostępne. I trzeba teraz rozwalić naprawdę taką siekę, ogarnąć po całości. Jeżeli teraz to wygramy, to w CT jesteśmy po prostu już niebowzięci. Ja sobie tu poczekam. Dobra. O chuj. Dobra, taki ze mnie gold. Że potrafię zrąbać nawet taką sprawę. Co? Się rzuca. No i pięknie. I o chuj, jeden hapsa mam. Aż jeden hapsa. To ja się tutaj w ogóle zasmokuję. Koleś nie będzie wiedział o co kaman. Jeszcze się zrzucę ślepego Mołotowa. Bardzo ślepy Mołotow. Wiecie, takie goldowe place'y. Jak tam się teraz to uda wygrać, to jest pięknie. A czy mycz taki będzie z niego hardcore? O! GG. Czyli jeszcze nie ma GG, ale jeżeli ugraliśmy 3 rundy pod rząd, to znaczy, że nadrabiamy straty. I teraz myślę, że w CT będzie nam łatwiej. Co nie znaczy, że tak będzie. Okej, to jestem hardcorem i biorę CZ-kę. A jeżeli mi nie wyjdzie, to po prostu pupa z tego. Dobra, nie wiem czy oni ogarną temat, ale myślę, że nie będzie problemu. Jeżeli chcecie, to mogę wam więcej CS-a wrzucić przez te kilka dni. Ewentualnie coś innego, albo CS-a z kilkoma osobami. Jeżeli wam też nie odpowiada takie granie samotnie. O, i proszę, i chyba już się ogarnęli, bo mnie szybko zabili. Jest 4-4. Go A. Kurde, nie czarno to widzę. No, bardzo czarno. Dobra, ładnie sprzątamy. Dobra, jednak mają coś. Jednak coś się odpalają. I to jest podejrzane bardzo, w cholerę bym wręcz powiedział. Dobra, teraz eko. Eko, no panowie, kurde. No dobra, widać, że już mają wszyscy wywalone na to. To ja tylko pójdę eko. Zastanawiam się nad FIFA 16, co do kupna. Czy to mi się opłaci w ogóle? Pewnie większość powie nie, ale jeżeli ja jestem zażyłym ulubieńcem sportu, to na pewno kupię sportu piłki nożnej, to na pewno kupię FIFA. To już nawet nie ważne, że ją zrąbali pod względem 15, ale jeżeli kupić, to już naprawdę postawić naprawdę wysoką poprzeczkę na to. Dobra, mogliby to ugrywać. Nad PS-em się nie zastanawiam ani trochę, bo jak dla mnie to będzie strata czasu. O kurde, ale koleś tutaj dał pokazać, że gdzie raki zimują. Nie gadaj, że on ma ISA do zrobienia, bo jeśli tak, to będzie dobrze. Coveruj go. Będzie nieźle. Defuzuje, nie? Ładnie. O, jest 9-8 dla nas.
Musimy trzymać się naprawdę twardo. Wezmę se AWP. Dlaczego by nie? I defusera też se wezmę. Czyli wydam całą kasę. Ale oni pewnie znowu wyjdą drzwiami, więc wykorzystam ten moment i szybko tam pójdę. Chyba że się teraz przejdą outside'em. Lepiej pójdę outside'em. I zobaczymy. Może ktoś się zabije. Okej, czyli jednak kierują się w tą stronę. Albo to był tylko błyskowy taki fejkowy. Dobra, jednak im się nie chce. Dobra, teraz widzę, że się za rampcie biorą. A, nie ma wała. Ostrzelać sobie chciał. Ale ja mu przeszkodziłem na tyle, dobrze. O kurde. Martwiące. A czemu ja tego nie defizuję w ogóle? Tego zacznijmy. Ja jebie, serio. Ale dobrze. Zabił Japońca. No i nice. Póki co jest nice. Walić to, że jestem przedostatni. Naprawdę. A jak będziecie mnie hejtować, to was poblokuję w końcu. I będzie święty spokój. Bo ja też nie mam zamiaru nerwów na was marnować. Bo wam coś się znowu nie podoba. O, dali mi tego auga. Podziękować, aż mogę wręcz. Dobra, to idziemy. Coś trzeba ugrać. Teraz znowu muszę tak się troszeczkę odpalić, aka uzdolnić. Kurde, tak trochę średnio to widzę. What the hell. Pięknie, zabite. Pewnie poszli teraz na B. Dobra, mamy pakę. Idziemy w stronę paki. To najważniejsze. Dobra, widzę, że Japoniec od razu w czubek celuje. I niedobrze, bo Rick Green został sam, a on się jeszcze pali. Ciołek. Zobaczymy, czy da radę w ogóle zabić całą trójkę. A, w końcu Rick Green jest hardcorem, to jeżeli chodzi o film. A jeżeli chodzi o aktora, to... Nie, powiem tam tak, najlepszy aktor zajebistości to Daryl. Pan Dixon naprawdę to jest kawał hardcora. Kurde, ta jego kusza to mnie normalnie rozwala po całości. Pójdę eko, żeby trochę kasy pozbierać. Oni oczywiście wydają kasy na pierdoły. Trzeba uważać. No, oczywiście jeden punkt, nie jest ze mną źle. Tak szczerze. Mogłoby być o wiele lepiej. No, koleś jeszcze mnie zajumał. A wezmę sobie Kami i 5-7. No, nie musisz dwóch na outside, kurde, nie przesadzajcie. A na rampę to kto pójdzie? Dobra. A jak poszli outside'em, tak im się zachciało, że kurde, chcą burdel z tego zrobić. Gdzie on to poszedł? O kurde. O kurde, ale ładnie poszło. Jest, ugrane pięknie. Jeszcze za... Nie, wolę Galila. Co my mamy? Cerbera. Ładny skin. Nie widziałem jeszcze. Albo już go widziałem, ale dawno temu. Dobra, masz tutaj Galila, ja sobie pójdę znowu za wódką. Zaryzykuję. Może coś się uda ugrać za wódki. Nic nie obiecuję, rzecz jasna. Ale próbować można. Idą tym outside'em. Zrezygnowali chyba. No, teraz się przeszli na rampcie. Lub na A. O kurde, ale skanik. No nie wierzę, no faktycznie jestem goldem. A uważałem się za wiecznego silvera. Kurde, co oni tam porabiają? Na beson? O jasna cholera. A gdzie są? Paka na B. Nie będę tego defuzował jeszcze.
idiota mnie zabił. No kurde, nie powiem, kurwa, reportuję cię. Chuju zasrany. No, no idiota, nie, nie wiem co mu odwaliło. Kurde, zgłoś Griffing. Kurde, co za idiota. No zabił mnie. Kurde, zgłosiłem go, nie będę w niego strzelał. Ale nie, no to już jest przesada. Ciekawe po co mnie zabił, to mnie zastanawia najbardziej z tego wszystkiego. No ale wkurzył mnie. No, co to jest? Nie dość, że kurde cheaterzy, ruskie haksy i kurde Putin na to pozwala. I Gaben, który się przez rok nie myje. I kurde zamienia CS-a w piekło. O, o, proszę. A przykładem tego są gracze. No coś zabiłem znowu. Ale to i tak nie ma znaczenia, bo kurde widać, że nasz team to się stara. No serio, 3 na 1 nie umiecie go zabić. Jasna cholera. Kurde, weź wy się do roboty. No nie, nie zabiję go. To tak działa. Jest walka 3. O, dobra. Jedyny kurde się stara. No ale nie, naprawdę to już było chamskie to co zrobił ten koleś. On to zrobił świadomie. Jakby chciał, to by we mnie nie strzelał w ogóle. Dobra. No to jeszcze może M4 chciałem powiedzieć. M1, dobry jestem. M4. I się przejdę rampą. Teraz, chyba że pójdę outside'em. Niech tylko we mnie jeszcze ktoś spróbuje strzelać. To kurde, ja mu zasadzę taką bombę, że no się nie pozbiera. Ale no, naprawdę staram się, jak widzicie. Ze mnie nie jest już jakiś taki szary silver. Tylko ktoś tu naprawdę chce dojść do czegoś. Dobra, 2 kile zrobiłem i to jest git już. To jest naprawdę już git. Jak zrobiłem 2 kile w ciągu rundy, no i patrzcie, staty są naprawdę dobre. Staram się. Nawet jeżeli już tydzień nie grałem, ale powiem wam, że jak dostałem golda 1, to ja wiedziałem, że w końcu wychodzę z tego piekła 6, w którym siedziałem w cholerę. A jeżeli chodzi o ogólny czas Silvera, to rok i 3 miesiące. To naprawdę poczułem ulgę i radość. Po prostu, ale minus jest taki, że ace'ów nie wyrabiam. A ace'a ostatnio zrobiłem 2 miesiące temu, jeszcze przed 18. Kurde, to trochę słabo dla mnie. No ale jeszcze kiedyś może będzie ze mnie potężny gold. Teraz muszę uważać. Dobra, pięknie. Postarałem się po całości. Muszę uważać, żebym nie padł tak prędko. Dobra. Tak się chcą bawić. Ale byli rozstawieni. No, koleś tam był na górze. Dobra, zabił przynajmniej. Ale nie, to było powalone. Koleś jest na górze i nie potrafił go zabić. No weź go uszczelił. No, widzę, że znają się na rzeczy. Co mogę powiedzieć? No fajnie, jedna osoba zdefuzowała, a ich jest dwóch. Pewnie jeszcze ich nie pozabijają. Tak będzie, tak ja mówię wam, że tak będzie. No zajebcie go. Soki, że klnę, ale kurde no. Trzeba to wygrać. Dobra, defuse it. To co ja mówiłem? Zaraz sobie przypomnę. No po prostu czuję już moc golda. I powoli przestaję myśleć o tym, że jestem wiecznym silverem. I myślę, że takim nastawieniem dojdę wyżej. Ale mnie też nie zależy na tym, żeby być na szczycie. O, Akacza nam tu zostawili. Blue Laminata. Po prostu chcę siedzieć tam, gdzie chcę. A im wyżej, tym lepiej. To jest jasne. Ciekawe, gdzie pójdą. Mechanik Heavena nie pilnuje. Bardzo fajnie. A więc outside. Kurna, wystraszył mnie tak trochę. Pójdę drugim wentem. Dobra, zabijcie te ścierwa. Bomby pilnować. No kurde, panowie. Co z wami? O kurde, ale bombę wysadził.
Poczekam sobie. Chyba, że pójdzie A. Nie wiadomo, co ten koleś teraz odwali. Fajnie, fajnie. Zero info. To jest powalające. No, jeszcze wygrali to. No, tak nie można. Dobra. Nie, pójdę eko. To jest fatalny pomysł, żeby latać z tak niską kasą i jeszcze wydawać na jedną broń. Ale trzeba teraz ogarnąć się. I to poważnie. 20 kili jest, ale to już jest postęp. Nie tylko tych zgonów mogło być zdecydowanie mniej. Nie powiem, ale no nie ogarnę tego jeszcze. Bardzo długo będę się jeszcze męczył z tym, żeby naprawdę zabijać jak nie jeden orzełek, albo nawet i global. No zajebiście, strzelaj więcej we mnie. To naprawdę jasna cholera. No serio, i nic mu jeszcze nie zabrałem, to gdzie ja w niego celowałem? Kurde. Logika gry. Dobra, zabił. To jest dobrze. Jeżeli oni teraz to ugrają, to możemy już z turbą westchnąć. Dawaj! Serio! No kurde. A tamten to nie wiem, co on odwalił. No on tego sam nie ugra. Nie ma szans. Okej, okay, widzę, że go już tutaj oślepiają. Dobra, nie mam pytań. Nie chcę tego przegrać. Jeszcze po spamie do nich, żeby się faktycznie ogarnęli, bo to już nie jest śmieszne, a wygrać na tym mi zależy. Dobra, to co mógłbym wziąć? Dobra, P90, idź dupę z nimi. Nie będę się kurde zastanawiał, jak mamy naprawdę to wygrać, to zabić ino raz. No, co ta moja myszka znowu odwala? Nudzi jej się. Kurde, się jeszcze połamać musiałem. Jak to ja? Okej, okay, dobra, na outside są koledzy. No fajnie, oni są wszędzie rozstawieni. Kurde, wywalone mają na to. Nie, to nie... To już mnie denerwuje powoli. No brawo, dobra, ładnie, świetnie. Świetnie, 2 na 3. Jeszcze... Kurde, oni nie wiedzą, że na A jest plantowane. Boże, ale się... Dobra, zabij. Tylko muszą i tak to zdefuzować, koledzy. Koledzy, kurde, dla mnie to nie są koledzy. Od tego zacznijmy. Ale mogliby to ugrać. Nie zaprzeczyłbym tym. Dobra, i ostatni. Defuse. Oj, man. No za... Serio, on nie wie... Boże, co za mózg. Przecież mógł go, kurde, okrążyć i go zabić. Nie, no to jest... To są mózgi. To są właśnie mózgi CS-a. Aż bym któremuś blanta jednak strzelił z tego wszystkiego. Dobra, jeszcze raz pójdę eko. Zaufam swojej intuicji i zrobię to, co trzeba. No tak jak mówię, albo będę jeszcze coś tam nagrywał dla was z CS-a, albo coś z FIFA mi się już nie chce nagrywać. Czekam na 16 obecnie, więc już się wstrzymuję z tą FIFą. Ogólnie teraz już mi się nie chce grać w FIFA, więc sobie od niej odpocznę. O, proszę bardzo, na outside. Dobra, jest 3 na 3. Teraz albo nigdy, naprawdę. Albo nam to się uda, albo jesteśmy w czarnej dupie. No dawaj, koleś. Weź się, no wykaż. I tak jesteś lepszy ode mnie. Nie, serio.
Dobra, zabito go na cały. Czemu jest znowu 2 na 2? 3 na 3, 5 na 5, kurde. Ogarnęłoby się to w końcu. Wiem, że mamy taki guzdrały w teamie i mnie, ale nie, no, już bez przesady. Kurde, jeszcze to splantować potrafili na B. Jeszcze na B. Tak celowo. Ciekawe, czy koleś to w ogóle ogarnie. Ten w ogóle gdzie idzie, to jest w ogóle... Naprawdę. O, zajebiście, ten to już nic nie ugra. Nie, to albo koledzy się odpalają. Kurde, ile ten koleś ma? 61. Słabo i tak. No weź to ustrzel. I zabij ostatniego. I ostatniego zabij. Ale pewnie mu się nie uda. Fake, fake, fake. No kurde. Czemu nie zrobił tego co należy? Jak większość goldów, albo nawet lepiej. Fake defusa i go kurde zajumać, no. No i teraz pewnie to spieprzą. Ja mam tak... Ja się tak waham teraz. Ale biorę AWP i wszystko co mogę. No żeby tylko ich... No byleby ich zabić. A jak teraz nic się nie postaram, bo te głąby będą tylko kurde myśleć o niebieskich migdałach, to no na pewno tego nie wygram. Wtedy. Teraz pójdę tak, bo oni będą kurde się podsadzać. Podsadzają się jak gnoje. Dobra. No i za kamnie zabijają z silosów. No spoko, naprawdę. Teraz to już pewnie no i przerąbaliśmy już mecza. Gratuluję. Zajebisty team. 2 na 10 i nie chcę już nic mówić. Po prostu nie skomentuję tego, co się tu wydarzyło. Nie wiem, czy faktycznie chcecie na 100% u mnie tego CS-a jeszcze. Czy się nie męczyć, czy już teraz nie nagrywać w ogóle. Co chcecie, po prostu napiszcie, ale... o kurde, ale teraz w okresie wakacyjnym to ciężko będzie mi cokolwiek nagrywać. Więc no, nie urażcie się, ale i tak może być. No i oni to na A splantują, kurde, przecież koleś nie wie. Basza faktycznie pójdą na B. Co, istnieje taka możliwość. Oni czekają na ostatnie ułamki sekundy, żeby specjalnie splantować i dołożyć sobie czasu. No, lub nie. No, on tego nie ugra, no. Nie łudź się, człowieku. Musiałby nastać jakiś cud, żeby faktycznie to się stało. No, ale ja bym w takie coś nie wierzył. I właśnie o to chodzi. Teraz tylko możemy o remis wywalczyć, ale... Mnie się wydaje, że to się oni odpalają. Bo ten Japoniec, kurde, wszystko musiało im ugrać. Jeszcze ma takie statystyki brudne. Jeszcze punktów 6-9. To już w ogóle paranoja. Dobra, bierzemy tak. Rozpata i defusera. Niech się, kurna, dzieje co chce. Możemy to już nawet przegrać. Albo przynajmniej zremisować, żeby utrzymać ten wynik. Niech się już naprawdę dzieje co trzeba. Albo co chce. Nie słyszę ich za bardzo. Czyli pewnie outside'em. Dokładnie. Zabić coś tak na koniec bym chciał. Żeby to już było z głowy. Dobra, 3 na 4. I tak słabo. I tak słabo. 2 na 4. Zajebiście. Teraz będzie pewnie jeszcze 1 na 4. Nie, jest git, trzyma się. Dobra, w dupę z tym. Jednak jestem wiecznym silverem i gówno mogę robić tak naprawdę. Mogę jedynie co najwyżej zdechnąć, podać info i tyle potrafię tak naprawdę. No kurde, a jednak jest szansa na remis. I jeszcze jakieś są na remisowe szanse. Koleś to musi ugrać. To będzie cud, jak to się uda. Koleś zna. W takim razie.
No, ale koleś nie słyszał, że plantuje bombę. Żałosne. Tutaj myśli, że tym flashem kurde coś wskóra. Jak będziesz biegał, to kurde tym bardziej. To idiota. To jest idiota. Nie uda mu się. Dobra. Nice. Dobra, zakończymy już odcinek. 50 minut, no ładnie, to będę miał co wrzucić. No i 15 na 15, takie soczyste. Jest git. Nie mogę narzekać. Myślę, że wam się podobało moje gadanie, takie jak zawsze. Nic się u mnie to nie zmieniło. Jeśli chcecie CS-a jeszcze przez te kilka dni, to piszcie w komentarzu, bo naprawdę teraz nie chce mi się nagrywać innych gier. Przez względu na to, że za niedługo wyjeżdżam, to tak CS na odmianę, na poprawę humoru, myślę, że nie robiłoby to większej różnicy. Dobra, ja się tu żegnam i nie będę wam już zawracał głowy, jak na dzisiaj. No to się trzymajcie. Możecie jeszcze ocenić, jeśli chcecie. To, że mam Golda 2, nie znaczy, że jestem zajebisty. Nawet tak do mnie nie gadajcie, bo kurczę, nie czuję tego. Może lepiej już gram, ale to nadal nie jest to samo. Dobra, trzymajcie się.